Po prawej stronie mamy graniczny znak. Po prawej stronie jest Słowacja. A po lewej stronie Czechy. Beskidzki. Przepraszam. Karpacki szlak główny, którym idę, w przeważającej części przebiega na pograniczu Czech i Słowacji, dlatego bardzo często przekraczam granicę słowacką. Tutaj z lewej strony znak graniczny czeski. Bardzo często przekraczam granicę i też bardzo często jedną nogą jestem u brata Słowaka, a drugą u brata Czecha. Tutaj przechodzę terenem w tej chwili niczyim, bo strefa buforowa. Mamy tutaj z prawej Słowację, znowu z lewej Czechy, a po środku idę ja. Raz, dwa, 4 metry strefa bufor między Słowacją a Czechami. Czwarty dzień super treku w Białych Karpatach. Z 4 dni jeden dzień był tylko taki deszczowy, wietrzny i zimny, no bardzo ciężki, ale reszta dni, z dniem dzisiejszym, reszta dni była super. Bez opadów deszczu. Dzisiejszy dzień zapowiada się bardzo wiosennie. Według prognozy pogody ma być dzisiaj 14 stopni. Także będzie, dzisiaj mam nadzieję, fajnie szło. A muszę przyznać, że wystarczy mi, że nie jest mroźno, wietrznie, deszczowo. Lubię chłód. Dobrze się chodzi mi wczesną wiosną i na jesieni, dlatego że to przegrzewanie mi nie służy. W lecie, kiedy są upały, staram się nie chodzić, wtedy bardziej szukuję sobie miejsc, gdzie mógłbym poleżeć. Natomiast chodzę w zimie podczas mrozów. Chyba jedyny czas, którym staram się unikać treku, to po prostu dni gorące, gdzie jest wysoka temperatura. Natomiast zima mi nie przeszkadza. No tutaj mam szlak. Co dalej? Jakoś tak mnie to zaprowadziło na mokrzady, na bagnisty teren. Tutaj przydadzą mi się kijki. Bagno jest dość głębokie, a na plecach plecak. Natomiast kijki mi tu pomogą. Nie widzę nigdzie szlaku, ale jeżeli tutaj nie ma drogi. O kurczę. Tutaj mógłbym nalać sobie wody do butów, gdybym wpadł.
Niby nic, a grząsko. I powiedzmy sobie nawet 20 cm takiego grzęzowiska. No nic. Tak jak powiedziałem, unikam treku jedynie podczas upalnych dni. Aha, natomiast wiosna, lato, jesień, zima mi nie przeszkadza. Przytrafiło mi się chodzić, gdy temperatury były naprawdę wysokie. Źle się chodzi. Bardzo wtedy łatwo o udar, o odwodnienie. Natomiast o wiele lepsza jest dla mnie temperatura niska. Wtedy mogę się przynajmniej lepiej ubrać, kiedy jest gorąco i nawet bez koszulki jest gorąco, to wtedy skóry z siebie nie zajmę. Także tak. W dni deszczowe, no cóż, pogody się nie wybiera. Przydarzy się, jeżeli planujecie na przykład tygodniowy trek lub dłuższy, a na pewno w ciągu tego czasu spotka was temperatura deszczowa, że zmoknięcie. Na pewno warto ze sobą zabrać pelerynę i osłonę przeciwdeszczową na plecach. Natomiast wszystko to, co wam zmoknie podczas treku, potem wysycha w drodze. Jeżeli jesteście naprawdę bardzo przemoczeni, a jest zimno i wiecznie, wtedy warto się zatrzymać w jakimś osuniętym miejscu, rozpalić ogień i starać się ogrzać i rzeczy wysuszyć. To tak. Zwiększyłem dzisiaj troszkę kalorie, które przyjmuję. Spalam około 4000 kalorii, a od 4 dni przyjmuję 1500, 2000 kalorii. Niestety dzisiaj zacząłem już to odczuwać. Spadek siły, spadek energii. Dodałem jakieś 700 kalorii do posiłku dziennego. Powinienem się lepiej poczuć. Natomiast ciężko jest podczas intensywnego treku uzupełnić wszystkie kalorie, które się spali. No dlatego trzeba się liczyć. A troszkę ze spadkiem energii, no do czasu, aż organizm naturalnie zacznie się dostosowywać i sobie z mniejszą ilością energii radzić. Natomiast nie nastąpi to w ciągu tygodnia, trzeba na to trochę więcej czasu. Chociaż już po tym tygodniu treku zauważycie przy mniejszej podaży kalorii, że wasz organizm się do tego dostosowuje. A po 2 tygodniach zacznie sobie świetnie radzić z tym, że przyjmujecie tych kalorii mniej. Tak to wygląda. Okej.